Okej. Przypominam, 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Tutaj musiałem wyłączyć, zresetować trochę kompa. Teraz widzę, że wszystko w porządku, jeśli chodzi o klatki. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie problemów ze streamem. Nie powinno być w każdym razie. Tutaj zaprotestowałem, żeby inne komputery nie działały w tym czasie, nie pobierały internetu. Z Paklezą dzisiaj będzie mecz. No, jak się trafi, to będzie. No, ciężko trafić też na zawodnika w tym turnieju, bo jest nas dużo, 600 ponad osób gra. Który jestem w rankingu? Aj, nie wiem. 2500 coś, no może około 200. Nie sprawdzam tego, nie ma to chyba dla mnie znaczenia żadnego. Dobry wieczór, White. No dobra, moi drodzy, co, lecimy? Już 15 sekund zostało. Kawka, jeszcze ostatni łyk. No dzisiaj zrobimy 8, myślę. No, 7,5, 8, celujemy. Oby pierwszy fast start nie był, jak tak sobie gadam. Okno otwarte już, bo jest ciepło, oczywiście. No zobaczcie, dostałem kobietę, no jak zwykle. Ja to mam szczęście do tych pań. Skąd? Z Litwy. Z Litwy. G6. Nie będę grał pirca. Grajmy swoje. Postaram się ciutkę mniej mówić. No patrzcie. Chciała grać pirca, gra Greenfelda. Ciekawe, czy jest na ruch H4. Już nam wielce znany. Tutaj wariant, który grałem bardzo często. Dobra, tutaj teraz co dalej? No dobra, grajmy normalnie figurami. Zobaczymy, co się wydarzy. Dobrze gra. Oj, dobrze gra ta pani. Wyprowadźmy piona. Takie trochę wariacka pozycja. Te H4 chyba już jest niepotrzebne. A no jest. No dobra, rzućmy się gdzieś tam. No i zobaczcie, te H4 było bez sensu w tym momencie. Stało się bez sensu posunięciu. No niech będzie D5. Należałoby chyba roszadę zrobić za chwilę. Naprawdę goniec na G4? To ciekawe. F3 po prostu. Nie rozumiem tego ruchu, ale okej. Może osłabić. Chciała mi trochę króla. Jeszcze prowokuje do G4, zobaczcie. Wieża A1 na wolną linię, oczywiście na pionka. Cześć Smoku, witam cię serdecznie. No dobra, napierajmy. Zobaczcie, już tutaj dziewczyna się gubi, bo zagrała na A5 i wróciła na D8. Nie jest to dobry znak dla niej. Raczej. Grozi. Trzeba uważać. Oj, trzeba uważać na takiego skoczka. Oj. Tak. Muszę skoczka wziąć. Czy coś mi tu grozi? Nie wiem. Wezmę wieżę. Ty. To się porobił. Nie wiem, chyba muszę wziąć. Muszę uważać na kontrę ze strony przeciwniczki. Teraz pytanie, czy skoczkiem? Chyba skoczkiem. Oby niczego.
czego tu nie podstawić. Okej, tu się szykuje. Niebezpieczna sytuacja, ale mam ciekawy ruch. Zaraz, nie, tu nie mogę. Chwila. Muszę chyba po prostu wrócić. Wieża G8 jest ciekawym ruchem za chwilę, jeżeli tego gońca bym się pozbył. A, zaraz, ja mam minutę, ja muszę tutaj szybko grać. W figurach wygląda to dobrze. Z mojej strony, bo jest figura więcej, jeszcze dwie wieże za hetmana i figura więcej. Ale król jest odkryty, to jest duży minus. Mam pomysł. Teraz weźmiemy tu, tu, tu. Dobra, chyba weźmiemy. A, nie mogę tu zagrać. Na końcu. Trochę się pogubiłem. Wieża G8, król H6. Może się złapie, ale król H6 powinna zagrać, a ja zagram tu w takim razie. O, zaraz, skoczek będzie mi wisiał, to nie mogę tak. To coś muszę innego wykombinować. Skoczek F4 tak po prostu. Zaraz, ona może zbić zwyczajnie. A nie, nie może, bo wtedy miałem figurę więcej. Zapomniałem, że gońcem nie mogę zagrać. Szybko tak gram, bo nie widzę innego ruchu. Ważne, żeby to się trzymało wszystko w miarę. Gorąco z tymi kobietami tutaj w tych partiach jest. Oj, strasznie. Nie potrafię z nimi grać kompletnie. Czegoś tu nie podstawił. Czas jej ucieka. To jest dobra wiadomość dla mnie. Okej. Tak. Starczy. To jakiś szach grozi. No grozi. O red. Żeby wieczny szach nie był. Dobra, tutaj podstawiam, no ale gram po prostu na czas. A to zła decyzja z mojej strony. Raczej powinien grać na remis. Co? Ale szczęście, słuchajcie. Było gorąco, muszę powiedzieć. Wiecie, jak ta partia mnie cieszy? Wieża H8. I był mat. No tak, z boku więcej widać. Zaraz zobaczymy. Przypuszczam, że tu miałem w trąbę. Tak czuję intuicyjnie. Miała mata na H4. Tak? Zaraz zobaczymy. Niemożliwe. Tak, miała? A, poczekaj, chyba miała w końcówce. Nie, teraz? Nie no, tutaj mata nie ma, jeśli chodzi o ten moment, bo idę królem tu, ja to widziałem. Ona mogłaby mi wtedy zbić gońca i by prawdopodobnie wygrała. No ja się z tym liczyłem, zagrałem trochę na zamieszanie. No generalnie w tej pozycji powinienem grać tak i powtarzać ruchy. Dla mnie remis to zbawienie w tej sytuacji. No ale wiecie, jaki ja jestem. No próbuję na siłę nieco. W 27 ruchu. Sprawdźmy, co piszecie. W 27 ruchu. Mogła bić D3 i D2, no nie mogła, bo zobacz, tutaj, tutaj, opowiedzmy tak, żeby nie było z szachem, ale to bez znaczenia. Biję tu i gram gońcem, więc tutaj bronię D2, jak pójdzie tak, to ja sobie po prostu uciekam. No i ta partia, ta pozycja jest wygrana.
więc tu by się trzymało. Ciekawy jestem, a sprawdźmy z silnikiem. Kurczę, zwariowana partia. Nadal pokazuje dobro białych, tylko co tam grać dalej? Gońcem każe bić na d5. Skoczek. Wyrównuje sytuację, ale to silnik. O, na korzyść czarnych teraz jest pozycja, ale to trzeba dokładnie grać, wiadomo, silniki. Wieża f1 też jest taki ruch. No właśnie, wieża f1. Dlaczego ja tu nie chciałem zagrać? Słuchajcie, ten ruch widziałem w partii, teraz tak myślę, ale coś mi świtało, że goniec może tu, nie wiem o co chodzi. Okej, okay, ale nieważne, no poszło tu i mam już w trąbę. Goniec g4? Dobra, już się nie dowiemy teraz. Arcymistrz, arcymistrz na horyzoncie. No jedziemy, jakiś Hindus. Go. Znowu białe. Dzisiaj całe, wszystkie partie białymi gramy. Znowu Greenfeld, patrzcie, znowu Greenfeld. Jedziemy z tym swoim. Zamieszamy do przeciwnika. Jakoś inaczej muszę chyba teraz pograć. Goniec G5 chyba. Zbił? No to jazda. Okej. Okay. Jak ja ostatnio grałem? Krzysztof, jak ty grałeś ostatnio? Czy D5? Tak, ja grałem D5. Tutaj była ostra jazda. Potem było B5, potem E5. Tu się działo. Tu się działo. No i będzie się działo, słuchajcie. Będzie się działo. Tak, grajmy tak. Brońmy tego centrum. Nie wiem, czy po takim ruchu w ogóle nie można tak chlapnąć. Tutaj? H5? Nie wiem, o co chodzi, ale sobie zbiję pionkę. Nie kumam idei przeciwnika. H5. Chyba bez sensu ruch. Strata tempa według mnie. Wziąłem pionka. I kolejnego. Tutaj, ok. Bronimy. Według mnie białe mają tu świetną pozycję. Tutaj atakuje, co? Skubaniutki. No właśnie. Chwilunia, jak to grać? Szkoda by było tego końca oddać. No ale muszę chyba oddać tego końca. Ten pionek jest nieistotny. Robimy roszadę. Wiecie co, ja widziałem goniec A6, tylko nie pochytam B6. Kurde, no, podstawiłem jakość. Nie czekają teraz już mnie dobre czasy w tym momencie. Kurczę, no podstawiłem jak amator. Szkoda. Amatorska podstawka.
nie czeka mnie tu za wiele dobrego w tej pozycji, wiecie. Jest to totalnie przegrana. No właśnie. Szkoda mi tego końca oddać, ale muszę. On odbije pionkiem. Tutaj, to tutaj, tutaj pionek ucieka. No ale dobra, nie chciało mu się liczyć. Zapewne. Trzymam pionka. Króla do centrum. Może jeszcze to się jakoś utrzyma. Skoczek tutaj trochę trzyma pozycję. Mam nadzieję, tak powinien grać. Ja zagram tak i tu mam chyba szybką opcję. No właśnie, nie puścił mnie. Nie puścił mnie. Mądrze pograł. Zagram z powrotem. Z powrotem. W sumie nie widzę planu. Planu gry nie widzę. Jeszcze mało czasu tutaj. Sprytnie. Nie, to był słaby ruch w ogóle. Właśnie. Bez sensu. Straciłem tempo. A szkoda. Wydaje mi się, że w debiucie gościa w ogóle miażdżyłem, żeby nie ta podstawka. Sprawdźmy, czy miałem rację. Coś tutaj trzeba by było przygotować mocniej, ale to się zawsze tak mówi. H5 pokazuje w ogóle teraz. No to trzeba znać te koniki w tej pozycji, ale wydawało mi się, że tutaj też jest na zamieszanie całkiem ciekawie. On źle zagrał. Znaczy tak zagrałem. On ma lepiej teraz po koń D7 niby. No, bardzo zwariowana pozycja. Tutaj właśnie wydaje mi się, że gorzej stoi. No właśnie, cyk, cyk. Tu jest chyba pion więcej. No jest pion więcej, silne centrum. Przecież tu nie może być źle. Zobaczcie, jaki duży plusik. Plus jeden. Grubo. Skoczek. I teraz każe zrobić ruszadę. Teraz każe... Aha, bo po tym ruchu bicie, no mało widzę, skoczek C7 wchodzi. Jakbym to widział, to bym roszadę może zrobił, bo pogoniec A6 jest A4 i to trzymam wszystko. No pewnie. Jestem zadowolony bardzo, że po 12 ruchach z arcymistrza ustawiłem, tylko no wiecie, to trzeba zawsze wykończyć, to w szachach jest najtrudniejsze. Dostajesz dobrą pozycję, a potem nie wykończysz. No i tutaj zagrałem totalnie jak amator, bo zauważcie, zrobiłem roszadę, no... Przecież widziałem ten ruch, tylko kojarzyło mi się, że zawsze jak zagra A5, to wtedy może tak. Hetman B6, tu się w ogóle tylko nastawiłem na tego pionka, a tu faktycznie wchodzi goniec. No i wszedł. Roszada, no i tutaj jest pozamiatane. Zobaczę, czy dalej jakoś mogłem utrzymać tę pozycję. Tak po silniku, tylko po ocenie patrzę bardziej. Raczej ciężko. Nie, no raczej bardzo ciężko, jak widzę. F3. Tutaj trzeba bić. Król E3. Nie, no dobra, pozycja czarnych wygrana. To nic złego nie grał, tylko po prostu przestawią. Ale Hindus był do ogrania, arcymistrz hinduski.
Był do ogrania, moi drodzy, no. Okej, już za cienki jestem, żeby tutaj coś próbować oszukiwać. No dobra. Tym razem poszło w miarę uczciwie. Wygrana w pierwszej, przegrana w drugiej. Jak to bywa z nierozstawieniem. No cóż, czekamy na kolejną rundkę. Na razie jeden z dwóch, na spokojnie. Tak się jeszcze Title Tuesday dawno nie rozpoczynało. To prawda, też jestem zadowolony, że jest ten potencjał, ale to jest też gra w internecie, słuchajcie. Okej. Runda numer 3 za moment. Jeszcze trwają 3 partie, może sprawdźmy przy okazji. No już nie trwają 3 partie. Jedna partia. Czy to jest remis? A, tu ocenę wyłączymy. To jest raczej remis. Król jest oddalony, dlatego też białym będzie łatwiej tu się właśnie aktywizować, tego piona męczyć. Zawsze można było dać innego szacha, wrócić wieżą. Teraz da szacha. Dokładnie. No tak, to jest remis. Tu jeszcze jak się biały postara, znaczy jak czarny się postara, to jeszcze biały może wygrać. Weźmie piona drugiego i jak król będzie daleko, to ten będzie zasuwał. Czy znałem Marka Schulza? Coś kojarzę. A tutaj to już na pewno biały nie może przegrać. Pionek do wzięcia, tak. To jeszcze biały może wygrać w ogóle tę pozycję. Teoretycznie. Chociaż teraz jego wypuścił tu króla. Co? Jak to się potoczyło w ogóle? No to czarny wygrywa. Przepędza? Aha, chce mostek zrobić. A, nawet tak, puścił król tutaj, król na F1. No tak. Z kim nam przyjdzie grać w rundzie numer 3? Zobaczymy. Brazylia. Dobra, trzeba zagrać solidną partię czarnymi. E4. Może D5, co? Dawno D5 nie grałem na początku gry. Ciekawe, czy się tutaj uda dostać dobrą grę. Ja D5 z reguły nie gram w ogóle, ale w internecie czasami... Jak zawodnicy nie znają wariantu, troszeczkę to można poszaleć. Na razie idzie zgodnie z planem. H3, coś tam wie, biały. H3, dobry ruch. No i E5, no i jesteśmy w domu. Dobra nasza. No i goniec E3 raczej. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie jeszcze raz. Co? Goniec E3. No dobra. Tutaj zagra czy tu? Ma do wyboru dwa ruchy. No inaczej tego gońca sprzątnę. C5 zagrał. Według mnie to jest słaby ruch, ale chyba mogę od razu zbić. Dobra, chwila. No bo no muszę zbić. No ten goniec jest potworem. Tu myślę, że czarne są spoko. Tylko jak zwykle trzeba to wykorzystać. Takiego ruchu się nieco obawiam. Bo może po prostu zbić. Nie chciałbym tego gońca oddać. Może tak. Próbujemy nieco ugryźć. Okej.
teraz można. Hetman na g4, na g5 za chwilę wjedzie. Tu nie może bić. Hetman tutaj, tu atakujemy, ok. Atakujmy. No te piony są groźne. Lecz jak zaraz mi się skoczek rozhula, jeszcze wieża musi tu bronić. No właśnie, może jakieś poświęcenie? Nie, no tutaj, tutaj. Takie plany tutaj widzę. Teoretycznie mogę zbić, ale to bicie chyba nie jest najlepsze. Aha, f5 nie mogę. F5 nie mogę, ale mogę tak. Tu bronię, tu grożę biciem na h3 i grożę biciem tutaj, tylko że on tu odbije, dobra. To wygląda bardzo dobrze teraz, tak uważam. Stream z basenu będzie, a może jutro. Już słuchajcie, wstępne, to są bardzo wstępne plany, ale w październiku prawdopodobnie będzie organizowana symultana szachowa na 100 deskach z okazji 10 lat szachusia. Już z tego miejsca was serdecznie zapraszam, ale szczegóły to później. Chyba tu... Czy tak? Dużo jest dobrych opcji. Dobra, biorę tego pionka. Jak weźmie mi na E4, to ja wezmę na E3. Hetmanem. 100 desek byłoby zacnie. To też zrobimy cel, na cel charytatywny. Już tam wstępnie gadałem z sympatyczną osobą. Pozdrawiam pana Piotra. Więc dam ogłoszenie. Dopiero październik oczywiście, ale już trzeba powoli tam to kombinować i ogarniać. Zbił, no chyba najlepsza decyzja. Goniec C4, tak. To widziałem. Może tak mu zagramy? Z taką groźbą bicia na H3. W sensie tak będziemy straszyć, nie? Te strachy mogą być też uzasadnione. Tam zawsze goniec jest bardzo nieciekawy. Tu? Jak zbije skoczek F4. A cwaniak. Jest czysty pion więcej. On ma mało czasu. Spokojnie, Krzysztof, graj sobie tę pozycję. Co tu się wysilać za bardzo? Nie ma co chyba. Debiut w każdym razie się udał. To jakiś... Niespodzianki mnie czekają. Na E6 to chyba nie. Co? Aha. Już widzę, o co chodzi. Jak zbije wieżę, on mi zbije tu z szachem. Ja odbiję pionkiem, on mi zbije. Trochę będzie mieszał. No patrzcie, patrzcie go. A jak zbije sobie... Królem, on skoczek E6, tutaj zbije. A, trochę mi namieszał. Jednak. Skubaniutki namieszał mi, tylko teraz tak. Czy ja muszę bić tego gońca? Nie muszę. O, kurczę, chyba muszę. Dobra, nie będę mu chyba robił żadnych nadziei. Zagramy tak. Wrócił. Zagramy tak, żeby nie było szachów. Dobra, hop. O Boże. Już myślałem, że podstawiam.
ławka będzie wygrana, bo ja pójdę po tego piona. Nie bije. Jeszcze raz. Co? Oddał pionka? A, ja się tutaj nie przedrę. Przedrę się. Tędy się przedrę. A przeciwnik trochę pomógł, trzeba przyznać. Dobra. Jest zwycięstwo. Małe zawirowania były, ale mamy to zwycięstwo. Słaba jakość internetu, prosić o omówienie na początku, z kim gramy. Znaczy, nie rozumiem, Łukaszu, w sensie, z kim co gramy. O rety, za dużo muszę tutaj informacji wam przekazywać. No co, z zawodnikami gramy, no takimi, jakimi widać. W Title Tuesday gramy, no nie wiem, o co chodzi. 19 ruch, goniec D4, już sprawdzam, to był błąd, już sprawdzam. 19 ruch, goniec D4, tutaj mogłem zbić oczywiście, ale po wybiciu nic nie ma, bo tutaj hetman nie wisi, więc... A, pozycja na pewno była dobra, zobaczę z ciekawości, czy tam mógłbym tutaj przeciwnika dojechać szybciej. No tutaj duża przewaga czarnych, zobaczcie, no wiedziałem, że to jest dobra gra. Tak, wszystko się zgadza. Skoczek F6, no tak jak komp. Tak jak komp pokazuje. Goniec H6 pokazuje. Aha, no przecież to jest tradycyjne posunięcie, ale zaraz. Aha, bo to trzeba porządnie liczyć, bo tu wisi na końcu skoczek. Dobra, ale poszło tak, też jest chyba dobrze. Czysty pion więcej, ja bym z praktycznego punktu widzenia zawsze brał pionka tutaj w tej pozycji. No tutaj może nieco niedokładnie. Hetman G5, goniec, skoczek. Hetman. Hetman H4 w ogóle pokazuje, że lepsze. Z jakiego powodu? Powrót jakiś? Może, nie. Tu. Prawdopodobnie na F7 mogłem zbić. Poczekajcie, zbił. A? Zobaczcie, jakbym zbił, to bym przegrał. Dobrze, że nie zbiłem. Tak czułem, że coś tu... No dobra, tak. Oj. Tutaj to raczej by nie zagrał. No już nie zdążymy. Dobra, lecimy dalej. Mistrz międzynarodowy, Litwa. Solidny ranking, jedziemy. Wybił. Wybił. Gra wariant wymienny. No gra, kto mu zabroni. Teoria. Leci teoryjka, moi drodzy. Tak, zagramy. Nie wiem, czy to jest dobry ruch. Zawsze nieco na aferkę. Skoczek D2, wieża C6. Według mnie czarny nie ma problemów, ale wiecie jak to jest, według mnie. Hmm.
Nie mogę, wiesz, wszystkich wymienić, w tym problem. Ciężko powiedzieć. Za wysoko mam piony, żeby wymieniać figury. Zdecydowanie za wysoko. Znaczy jedną wieżę mogę wymienić chyba. Nic się złego nie powinno stać. Rzucić końca. Tutaj wieża nie może wejść, to jest ten plus. No F6 trzeba zagrać. Ok. Skoczek na D5 będzie dobrze stał, a tu wieżą coś spróbujemy podziałać. Tak bardzo dobrze stoi u niego. Trzeba przyznać. Chyba zaryzykujemy, tak zagram. Chodzi o to, że skoczek na C3 nie ma na razie zagrania. Wieża C4, wprawdzie tu wisi jeden pionek. Może to być mało. Ok, piona jednego wezmę oczywiście. Mogę najpierw tu wybić. Teraz mogę to zrobić. Dobra. Wiecie co? Chyba zagram tak w ogóle. Niech bierze pionka. Zagram gońcem. Będzie musiał na B4 zagrać i tymi będę szedł. Okej. Okay. Ciekawe, czy to przewidział. Wymienię. Mam piona mniej, ale ten jest bardzo... Tutaj jest bardzo aktywnie. To bardzo aktywnie wygląda. A, skoczek. No nie wiem, jak skoczek się zachowa. No jednak może przesadziłem. Z pionkami konfiguracja jaka to będzie. Skoczek F2 musi chyba zagrać. O, mądrze pograł. Tak. Dobra. Walka o remis, moi drodzy.
kurczę, ale zagrał. Przegrywam te partie, bo ma widełki. Szkoda, no właśnie w takich końcówkach brakuje mi czegoś tam. Niestety. No czas mi spadł. No trudno. Kurde, powiem wam. Dobrze było chyba. Chyba dobrze. Debiut poleciał. Najewidentniej przeciwnik nie chciał wchodzić w jakieś skomplikowane pozycje, dlatego też wymienił. Zobaczcie, tu wszystko cacy. No nawet czarny lepszy, nawet B5 jakieś pokazuje. Ciekawe rzeczy. Goniec, no dobra, wybił. Goniec E3. Lepsza czarnych. Tak, prawdopodobnie tamta końcówka była do uratowania. Tutaj coś może nie tak pogram. No dobra, zobaczymy dalej. Troszkę przyspieszę, bo chcę chociaż zobaczyć. Goniec C5. No dokładnie, bo oczywiście trzeba liczyć. Goniec C5. Tak, potem tu na pionki, skoczkówki. Okej. Dałem przeciwnikowi tutaj poszaleć tym skoczkiem na D5. Król F7, wieża C8. F5 niepotrzebnie. Wieża B8, dobre już było. Końcówki. Nie samymi debiutami żyje szachista, co? Końcówki. On się tu gdzieś tam pomylił. Zauważył, że gra z frajerem, no i tam sobie pozwolił za dużo. Zobaczcie, pozycja czarnych jest miodek, nie? Zobaczcie, według silnika. Jest miodek. Najpierw każe bić na E4 tutaj. No dobra, to poszło później. A jeszcze D3 jest takie posunięcie. O, proszę. By tam machnąć. Czyli tu, D3. Goniec lepszy od skoczka w tym momencie. Ważne jest to, że poza była dobra po debiucie, potem też było dobrze. Na długą partię są perspektywy. No D3, nie widziałem takiego ruchu w ogóle. Oj, tak, słuchajcie, powiem wam tak. Dzisiaj jestem po takiej ostrej orce, że ledwo patrzę na oczy, to takie moje małe, mała moja wymówka, ale jednak tak jest. Stwierdzam tylko fakty. No tutaj pograłem źle. Taki ruch jest bardzo zły, bo B4. A, o co chodzi z B4? O co chodzi z B4? Że co, że wieża mi nie wyjdzie stąd? Cyk, cyk. No tak. Ła, takiego ruchu nie widziałem. Ładny ruch. A jak należało zagrać? D3 należało zagrać i byłoby świetnie. No tak, bo te pionki tutaj uciekające z gońcem zawsze są bardzo groźne. Poszło tak. No on zagrał tak. Goniec E5. Okej, wieża B4. No wybicie. No to wiedziałem, że tutaj nie przegram. Wiedziałem, że nie przegram, a przegrałem. Pionek poszedł. Co on każe grać? Goniec D4? Bo musi odejść pionkiem. No, tak, jakby było więcej czasu, na pewno można było pokminić. O co tutaj chodzi? O to przede wszystkim, że jak zagram sobie tu gońcem, to on nie może królem, bo tu wisi pion. Więc on musi tracić czas po tym ruchu, żeby zagrać B3. Ja sobie na przykład gram tak, on królem i ja tutaj. No i to jest świetnie, bo na tego piona jeszcze patrzę. A potem zasuwam pionami. Tak bym to sobie tutaj przekalkulował. Cały czas pokazuje remisóweczkę. Król D6, czyli co? Król tędy miałby zasuwać od razu. Cały czas remisóweczkę. Gdzieś tam ja popełniłem błąd. Król tu, no dobra. Goniec. Tu. Gdzie ja błąd popełniłem? Żarty jakieś. To ten ruch przegrywa, a ten remisuje? A co po tym? Aha, król B8. Zobaczcie, jakie to są niuanse w końcóweczce. Niuanse. Ten ruch przegrywa. Czyli do tego momentu było spoko, pod kontrolą, jeśli chodzi o uzyskanie remisu. A ten ruch przegrywa, skoczek C5. Znaczy, no i tak, i po prostu ten pion ucieka i nie mam jak go zahaczyć. A jak zbije, to pion też ucieka. Więc no, jedyne wyjście tu. No ale to już jest wtopa, nie? A, w porządku, myślałem, że więcej błędów popełniłem. Dobra, jest okej. Okay. 2 na 4, 50%. 2 na 4, mamy jeszcze dużo rund, nie? Jeszcze mamy 7
7. Dobrze liczę? 7 rund jeszcze. Więc moi drodzy, 7 rund to trzeba wygrać 6 partii. O, to niełatwe zadanie. No, to prawda. No jeden, takie są szachy, tak. Jeden zły ruch i porażka. To się zgadza. Już słuchajcie, na wstępie wam powiem, że też kilka takich wydarzeń szachowych się szykuje w internecie. Mianowicie wraca trzecia edycja turnieju InfoSzacha. I już z tego miejsca was serdecznie zapraszam. Trzeba tam na pewno śledzić InfoSzacha, może na Facebooku najprościej. Każdy będzie mógł wziąć udział, tam zawsze fajne nagrody były z roku na rok, znaczy z edycji na edycję są zawsze pewnie lepsze te nagrody. Szczegółów oczywiście nie znam, ale już wiem, że się rozpocznie chyba w tę sobotę. W tę sobotę, czyli w tę sobotę, czyli 22 maja. A ja będę wtedy po Roninie, będę wam wysyłał fotki, ale może, nie, no nie wiem, raczej nie będę grał w internecie, jak już będę na klasycznym turnieju. O, cześć Dariuszu, witam cię serdecznie. Kiedy do Olsztyna zawitasz? Zapraszam, bo i ruch się zrobił na mieście i słoneczko wyszło. Zapraszam do Olsztyna. No i wracając do tego, do tych turniejów, to będzie troszeczkę tego. A, słuchajcie, małą reklamę muszę sobie zrobić. Wybaczcie, no, będę tutaj bezpośredni, co? Dacie mi słupkę na dwa kanały. Nie musicie ich oglądać, ale słupki się przydadzą, bo dopiero kanały zaczynają totalnie raczkować. Co wy na to? Już wam wysyłam. Jak ktoś lubi sobie pospać, to tutaj poproszę ten kanał, żeby dać suba. Dzięki z góry. A jak ktoś lubi... No właśnie, tutaj Dariusz wpadł i teraz mnie skarci, ale to oczywiście muzyka jest taka, że... A zresztą ocenicie sami. A tutaj muzyka na każdy nastrój, proszę bardzo. Będę bardzo wdzięczny za słupki. Będzie mi bardzo miło, tak przy okazji. Może powiem tak, współtworzę. Tyle mogę stracić. Tu się troszkę moja żona tym zajmuje, troszkę siostra, wiecie o co chodzi. I zobaczymy, jak to nam pójdzie. O, dzięki serdeczne, ale słupki poleciały do góry. Dzięki wielkie. Aż miło. Dziewczyny się ucieszą. Serdeczne ukłony. Dziękuję bardzo, widzowie. No tak, bo to jest autorska muzyka, zapętlona troszeczkę, a tak do posłuchania, wyłączenia się można sobie, pewnie do szachów. A też do szachów jakaś ma tutaj powstać. Coś wiem, że tutaj siostra coś kombinuje. Nic odkrywczego oczywiście, no ale wiecie jakie są czasy, trzeba kombinować, nie? Polskie ogórki już nie będą grane, moi drodzy, z tego względu, znaczy raczej nie, nie na 100%, ale nie chcę po prostu męczyć materiału, teraz się zbliża okres gry w szachy na poważnie, w sensie szachy klasyczne, na żywo. Dzięki serdecznie za słupki, bardzo mi miło, dziewczyny się naprawdę ucieszą, tutaj po 10 poleciało nawet więcej. Fajnie. I o czym ja mówiłem? Aha, no nie chcę męczyć materiału, po prostu nie chcę za dużo w internecie grać. Title Tuesday będę grał, jak będzie tylko możliwość i będę w domu. Więc raczej ogórków już na razie nie zagram. No muszę z czegoś zrezygnować, nie można na pełnych obrotach ciągle cisnąć, bo nic nie wyjdzie nam, słuchajcie, a energii gdzieś tam się kumuluje, prawda? Trzeba kumulować na poważniejsze zawody. A czy ktoś z was może wybiera się do Poronina? W tę sobotę pierwsza runda startuje. InfoSzach, turniej InfoSzacha. InfoSzach wpiszcie sobie na Facebooku. Jakubku, możesz sobie wpisać i tam na pewno będziesz miał wszystkie informacje. Ile turniejów? Już mówię. Na pewno w okresie, no pod koniec czerwca, tak, zaraz. Poronin teraz, pod koniec czerwca
kolejny, potem Warszawa trzeci, Suwałki czwarty. Na pewno do końca sierpnia pięć turniejów od tego momentu. Pięć turniejów klasycznych, potem jeszcze na pewno liga we wrześniu, więc sześć turniejów. Dużo, dużo, dużo. Bardzo intensywnie. O, subskrybencie, będziesz w Łazach. No to się pewnie zobaczymy. No w Łazach gram kołówkę. Słuchajcie, dostałem SMS-a od siostry, że dostała 12 subów, jak się dziewczyna cieszy. Dzięki. Mówiłem, że się będzie cieszyła dziewczyna, no. Fajnie. Ciekawe, skąd te suby się wzięły, no. No nie wiem, piórku, czy wpadnie. Będziemy walczyć, no. To nie jest takie proste, ale no trzeba się rozgrywać, trzeba. Tak, na tych turniejach będzie szansa. Będzie szansa, żeby podwyższyć poziom. Zaraz, poczekajcie, runda wystartowała? Ja tu się zagadałem. No dobra, lecimy. Runda numer 5. W infoszachu nie trzeba nic uiszczać. No i co? Bagietkę może jeszcze wcina. Zrobił sobie dłuższą przerwę. A, przyszedł. Dobra, uczciwie. Dobra, zbijemy. Zagramy swoje. Zobaczymy, co tutaj mój przeciwnik pogra. H6 poszło. G5 ostro pocisnął. Proszę, proszę. No E3 trzeba. I już zaraz będziemy ładować się z H4. Proszę uprzejmie. W ogóle taki ruch ciekawy jest. Tutaj? Poczekamy na to. Na co poczekamy? Co ja chciałem powiedzieć? Zagrajmy tak, żeby tu trzymać F5. O! Zbijmy. Wybijemy. Bez roszad sobie gramy. No i chyba zagram hetmanem na H5. A co tam, nie? Tutaj, tutaj grozi. Goniec F6 będzie musiał zagrać. Nieco dziwnie to będzie wyglądało. Ja jeszcze nie mam skoczka w grze. Okej, zagrał. Mogę chwycić piona, ale nie wiem, czy ja to chcę zrobić. Co ja wolę oddać jednak pionka, wyprowadzić figurę. Tutaj może sobie zbić, tak? Nieco intuicyjnie. Ale zaraz nawet nie oddaję, bo na końcu tutaj zbijam. Dobrze, Jakubku, dobrze. Nie ma problemu. Okej, no to chyba tak po prostu zagrajmy. Zamknął pozycję. Król w centrum. Może król F1, w ogóle król G1. Aha. Tak, zagrajmy, żeby skoczek nie wleciał. No tutaj będzie mnie odpędzał. Okej, może mnie odpędzać. Aha. I zrobi chyba długą roszadę. Z hetmanem mogę mieć problem. No właśnie. Mój hetman będzie musiał w ogóle tędy jakoś zwiewać. Bardzo przykra sprawa dla hetmana. Byłaby. No ja bym na jego miejscu zrobił od razu długą roszadę. Grozi wieża, potem wieża H8. I tutaj czarne się jakoś tak ustabilizowały chyba. Co? Bardzo dziwnie zagrał. Tu może chce uderzyć, a niech uderza. Idę hetmanem od razu. Tam jakieś opcje. Nie, tutaj skoczek się broni, tutaj chyba. Co? Tak zagrał, naprawdę? Nie wiem, wzmocni się wieżą. Na D4. No kurczę. Nieco mnie zaskoczył.
Może tak? W ogóle wieża H8 przegrywa, bo zbiję tu. Skoczek zbije, tu zbije. Będę atakował gońca. Tutaj będzie wisiało na D5. Zbił gońcem. Dobra, przynajmniej hetman gra. Mogę z powrotem tak zaatakować bezczelnie pionka. Tutaj na D5 coś mi wisi. Streamy na razie robię we wtorki tylko, w miarę możliwości. Macie gwizdek. Zbiję tego skoczka. Jak zbije mi skoczka, to zbije tu pionka. Tutaj, chyba się trzyma. Chyba się trzyma. Jak zbije wieżą, to zbije tu pionkiem zwyczajnie. Strasznie dzika pozycja. Prawda? Okej, tu będzie szach, tutaj. Okej, gramy tak. Z jakąś opcją. No to co? Aha, tu jeszcze ma. Zgoda. Nie wiem, wybiję tu piona. Aha, to nie wygląda dobrze. Zatem. Aha, kurczę, blady. A zaraz, a nie jeszcze. Muszę tak. No właśnie, wymieni mi wszystko i mam końcówkę gorszą. Właśnie. Skubaniutki. Nie wiem, tak, muszę coś próbować. No właśnie. Może nie zauważy tam jakichś pułapeczek, zauważy. No to jest remis. Niestety, moi drodzy, to jest remis. Tutaj się nic nie urodzi. No dobra, remis nie jest zły, ale pozycja była dobra, jak zwykle. No nie dociskam. Problemem moim jest niestety w internecie to, że nie dociskam dobrych pozycji. No bo tutaj było na pewno dobrze. No było dobrze, no. Tylko w tych komplikacjach zaraz sprawdzimy. No właśnie, tu. D4. Zobaczcie, D4! ED najlepsze po prostu? A co po tym? Bo tak mi się to narzucało. Czy ja czegoś nie widzę? Skoczek? O co tu chodzi? A wieża to co? Bo nie, już słuchajcie, nic nie widzę. Hetman H8. Ajajaj, zobaczcie, tutaj mat grozi na E8. Ale fajne. Pozdrawiam cię, Mateuszu. Masakra, ale fajne były opcje. Takie niestandardowe. Tutaj zbiłem. Nadal jest dobrze tutaj. Co on każe grać? Zobaczcie, każe grać hetmanem, bo jak on zbije, zobaczcie, przestawię. Tak, jak zbije, to jest szach i potem jest mat. Dobrze mówię? Źle mówię.
Co będzie jak zbiję? Niech komputer podpowie. Hetman G5. Tutaj. I tutaj. Jejku, ile tu się dzieje w ogóle? Skoczek E4 wygrywa. A dlaczego? No musi wygrywać. A to takie rzeczy trzeba widzieć, no widzicie. Dzisiaj nie za dużo jednak z mojej strony. A potem końcówka była przegrana. Ale dobra, remis jest 2,5 na 5, po prostu 50%. No trzeba wygrywać. No takich pozycji nie mogę marnować, jak punkty są potrzebne. Mat był Jarosławia? A w którym ruchu? W którym ruchu był mat? Naprawdę? Tutaj nie było mata, gdyż po królu nie mogę zagrać tak, jeśli o to chodzi. Tak, tak, tak. Nie, no tutaj nie było mata, bo hetman broni zawsze na D8, nie widzę mata. Trzydziesty ruch, już patrzę. Co tutaj się dzieje? W tym 37 ruchu zerknijmy. Skoczek E4 w ogóle jeszcze pokazuje, żeby bić. Dobra, to jest po partii, lecimy dalej. No to go, 2,5 na 5. Z dobrymi partiami to chyba spoko. To co, gramy sobie znowu skandynawkę? No dobra, zagrajmy sobie skandynawkę. Co tam? Dopóki idzie dobrze w tej skandynawskiej, to... Oczywiście dużo jest wariantów tutaj. Ciekawe, jaki wybiorą białe. Pójdą na C4, to się wydaje takie logiczne raczej. A, zagrał już inaczej. Okej. No niech będzie tak. No, skoczek. Zawsze tego gońca można postraszyć nieco. Okej, okay, prowadźmy tak. I chyba też będzie cacy. Czy tak uderzy? Raczej nie. Wymienimy aktywną figurę, sobie zagrajmy w ten sposób. Wymienił. Tu chce się wpakować, no słusznie. Mhm. Wszystkie figury grają. No taki betonik mały, no. Teraz on chce wymieniać. Broni tutaj. Znowu jakieś komplikacje próbuję tutaj wywołać w tej pozycji. Skandynaw dobry jest na blica, no to dlatego gramy póki co. No już ten Sycyl, wiecie, no Sycyl też w porządku, tylko na arcymistrza Skandynawa bym nie zagrał raczej. On chyba weźmie po prostu pionka. Skoczek tu wraca. Po prostu wziął pionka i nawet się nie pytał. Skoro on weźmie pionka, to ja muszę próbować atakować. Robić szalony atak, słuchajcie, bo nic z tego nie będzie. Jak ja ataku nie przeprowadzę. Niech się boi. Skoczek D5 też może stać aktywnie. Ta wieża póki co nie gra. Jakiś H5 w powietrzu wisi. Czy bezpośrednio jakoś zagrać? Dobra, skoczka do akcji trzeba włączyć, zablokować pionka. No ma piona więcej, ale jakoś tak mi podoba się czarnymi. Nie chcę tego też, nie chcę też przesadzić w tym, co mówię, ale jakbym miał wybierać, którym kolanem chcę grać, to chyba bym wybrał mimo wszystko czarne. Taktik, taktik. No dobrze, no to H5 idziemy, tak?
Zawsze lufcik i zawsze wieża potem ma jakąś swobodę gry. No chce wymieniać, no to to jest gość. Ale wiecie co? Ta wymiana wcale nie musi być zła, bo zagram tak, on wymieni szach F3. Zaraz. Tak, tak. Patrzę F3. Pójdziemy na to, bo jest H4 od razu. Pójdziemy na to. Ten pionek może być bardzo upierdliwy. A to już deklarowany zrobię, bo jak wybije, to wiadomo, że zbijamy. Jak F3 to zbije jak królem. Tutaj pójdę H3, on będzie miał jedyne F3. Tutaj zagrał? To jest taki ruch w ogóle istnieje, tylko czy on coś daje? Chwileczkę. Chwileczkę, moi drodzy. Chwileczkę, chwileczkę. Nie, skoczek hetman F3. Może tak po prostu wieżą. Ostatnią figurę wyprowadźmy do gry. Tu zawsze naciśniemy na pionkę. Zobaczcie, te wieże nie grają. No, czarne na pewno mają dobrą grę w tej sytuacji. On chce wymienić mi hetmany. Spryciula. Postraszmy, postraszmy. W sumie nie wiem, co tutaj grać teraz za bardzo. Postraszmy tutaj jakimś biciem i wybiciem wieżą. Muszę straszyć, no nie ma wyjścia. Tak. To teraz mogę sobie... Może tak, nawet zagrać. Hetmanem na G2 zawsze może wrócić. To jest też oczywiste. Wracamy. D4 mi już wisi w powietrzu. H3 wisi. Czy grać H3? Zagram te H3. Dobra, wybił pionkę. Odetnijmy mu tlen. Tu muszę zbić wieżą. Tak grozi teraz. Dwa piony mniej. Jakieś słabości spróbujmy porobić. Jak zagra F3, to hetman D7 nawet mam. Tutaj. Spróbujmy F3 wymusić. Takie tańczenie z przeciwnikiem nieco. Dobrze się broni z Kubany. G6 się przyda zawsze. Tylko wiecie, jak ja za dużo pionów stracę. Sekundy, co? Jak to grać? Tańczymy w miejscu.
Dobra, już teraz jest lepiej. Sekundy, sekundy, co? Kurczę, blade. Krzysztof, graj szybciej. Wieżę podstawiłem. O, hetmana podstawiłem. Dobra. Nie wiem dlaczego, ale mam takie wrażenie, że jak przegrywam tę partię, mimo wszystko teraz, to czuję się, że jestem wygrany, bo ustawiałem gości. Znowu ten sam problem, nie? Szkoda tej partii, oczywiście, że szkoda. Z rekordem będzie ciężko. Kalkulując to matematycznie, to była runda, która? Sz szósta? Szósta, ja mam 2,5 punkta, jeszcze 5 rund. No, teoretycznie jeszcze wszystko jest możliwe. No szkoda, szkoda tej partii zdecydowanie, ale wiecie co? Dobrze mi się to gra, naprawdę dobrze mi się to gra. Brakuje wykończenia zdecydowanie. No tam pomijając debiut, przejdę trochę dalej. Okej. Te ataki tutaj wyglądały dobrze. W ogóle tak troszeczkę za wolno dzisiaj też gram. H5, okej, tutaj. W porządku, H4, wszystko jak należy. Król G1, G1 był dziwny. Wieża, wydawało się solidne. Hetman B1. Hetman F3. No tak, ciut lepiej dla czarnych, pokazuje silnik. Aż jestem pełen podziwu, że białe się tutaj nie pomyliły. Ja bym się już tam dawno gdzieś walnął. No, oczywiście w tej pozycji można było też próbować tak, ale tu już D5 idzie takie nieprzyjemne, więc poszło tak. I skoczek. Tlen odcięty. Wydawało mi się, że tutaj już go zaraz mam, a jednak się bronił. Coś może lepszego tu komputer znajdzie. Wieża B6, ładny ruch. Wieża B6, ładny ruch, słuchajcie, bo tutaj grozi. No taktyki tej brakuje, bym sobie już pionka jednego wziął. Nie no, po wieża B6 bym może, bym chyba wygrał już. No by wygrałbym, no, bez przesady. Tu oczywiście tańczyliśmy. Wymusiłem mu osłabienie. On tam się wybronił. Ciekawy jestem, czy na końcu już miałem lepiej. Pewnie tak, no cóż. O rety, z kim ja teraz gram? Z jakimś polskim zawodnikiem. Jakub Borawski. No nie znam pana. E4. To wiecie, gramy D5 znowu. No takie ruchy są. Okej, tak niech będzie. Tu też jest gra na czutkę. Pięć. No, dobrze to wygląda u białych teraz. Chyba nie znam teorii tutaj. Totalnie. Biały będzie chciał mnie męczyć. Wygląda to bardzo źle po debiucie tym razem. Bardzo, 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 bardzo źle. No tu wisi, ale to wezmę tu. Jakieś C6 w ogóle muszę grać, gdzieś pionki oddawać znowu, żeby się rozwiązywać trochę w tej pozycji. No widzicie, i to jest minus skandynawski, bo tutaj jak ktoś gra lepiej troszkę, no to już jest ciężej. No, bronię się twardo, co ja mam robić w ogóle? Strasznie zła pozycja. Bardzo zła. Go, C6. H3? No i co zrobi mój przeciwnik z pionkiem więcej? Na czas, Jarosławie, już od początku. C5 by zagrał, byłoby fajnym sobie skoczkiem tutaj ruszył. A tu? Tu wisi pionek. A zapomniałem o tym pionku. No tu jak zbiję, no to mogę bić.
bardzo mądre zagranie. Bardzo mądre zagranie. Zdąży przeciwnik figury tutaj poustawiać w dobrych miejscach. No jednego piona muszę wybić. Tu wyjścia za dużego nie ma. No i chyba tak, też wyjścia nie ma. Okej. Okay. Próbujmy jakiś sztuczek. Sztucznych sztuczek. Pionek? Jak już pionka odzyskam, to będzie dobrze. Tu jakieś maty się szykują. Niech się szykują. Na 100% zagra hetman D4. Ja bym zagrał. Napadam na pionka. No po hetman D4, F6. No i chyba biorę kolejnego piona, tylko muszę uważać na związanie. Hetman C4. Trzeba będzie odejść królem. Tak po prostu tutaj szach jeszcze istnieje. Aha. Mądrze, mądrze. To najpierw tak zagrajmy. Tak zagrajmy, żeby nie było hetmana na E6. To bardzo niebezpieczny ruch by był. Z pionkiem trzeba poczekać. Taki ruch mam. Nie mam takiego ruchu. Brońmy się, tak. Ciekawe. Kurczę, strasznie dużo taktyki. Mogę też tu zbić przecież. Wbijam, bije na 7. Szacha jednego damy. Kwestia techniki. Jeszcze w tej pozycji. No dobra. No w tej pozycji oczywiście w tej partii miałem dużo szczęścia. Tutaj nie ma co tego tuszować. Ale zwykle to bywa tak, że jak dostaję wory, to udaje mi się wyjść z tego. No dobra, punkty są 3,5 na 7. Jakiejś tragedii nie ma, powiedzmy, ale też nie jest to jakiś rewelacyjny wynik. No dobrze, ale jest ok, no. Pozdrawiam tu mojego przeciwnika. Skandynawskiej więcej już z nim nie zagram w ogóle.
Właśnie, po takich partiach osiodę chciała grać Skandynawa. W ogóle jak to w czołówce wygląda? Zobaczcie, Hikaru 6,5. O, tam czołówka ta sama, nie zmienia się. No, GM by się przydał, pewnie. Ile robię kilometrów na rowerze? No tak, jak siądę, to tak między 25 a 30 póki co. Godzinkę 20 się jedzie mniej więcej na luzie. Nic specjalnego, no myślę. To lepiej ty się pochwal, kapitanie, bo czuję, że chcesz powiedzieć, ile ty zrobiłeś ostatnio. Jakieś 150 może. Codziennie 42, no ładnie. Też tam dobre ścieżki macie, nie? U nas Olsztyn jest mały. Ja tu Olsztyn przyjeżdżam, połowę Olsztyna i mam po trasie. Nie no, Olsztyn nie jest wcale taki mały, ale pewnie trasy nad morzem są ciekawsze. Bardziej jednolite bym powiedział. W sensie tam, nie wiem, chodniki czy coś przy morzu, przy plaży. Może się mylę, dajcie znać. Znaczy daj znać, kapitanie, jak tam jest. Co myślę o obronie Pilca? Bardzo ostry debiut. Grałem go praktycznie całe życie. Zwariowany debiut. No, w Krakowie na rower można pośmigać, co? Pewnie tak. Dzięki, no trochę mam daleko, żeby rowerem tam jeszcze, czy samochodem nawet przyjechać z rowerem, to... Aj, musiałbym mieć dobrą okazję. Tak, czytałem, Mikołaju, że tą Rubika układasz i na szachy się przerzuciłeś. Bardzo dobry wybór. Znaczy, nie wiem, o co chodzi w Rubiku. Znaczy, widziałem oczywiście, trochę się orientuję. No, ale szachy, dobry wybór. Apka do śledzenia kilometrów do rowerów. Ja używam takiego zegarka. Wszystko śledzi. Aplikacja Garmina. Myślę, że bajer niezły. Natalia Sadowska zaczęła Cię obserwować na Instagramie. Kacprze, to dlatego tak kilometry tutaj robisz. Ja Natalię Sadowską zaprosiłem na Facebooku, to przyjęła. Nie no, wiecie, to tak po branży, to wiadomo, że warcabistka to tam i szachiści to prawie to samo, nie? To się tam... Znaczy nie znam pani Natalii osobiście, ale słyszałem już o niej kilka dobrych lat temu właśnie, że ona chyba w Mławie miała klub, jak dobrze kojarzę, czy w Działdowie? Jakoś tak, ale wiem, że w Warszawie teraz chyba mieszka. Pozdrawiamy. Oczywiście pewnie nie ogląda, ale pozdrawiamy. Ja polecam Garmina. Też dostałem z polecenia. Bardzo porządna firma. Słuchajcie, nawet zegarek mi się jak zepsuł pierwszy. Odesłałem zegarek, dostałem nowiutki z powrotem. Nic nie musiałem dopłacać. Elegancko. Lecimy. D4. No, wybiję. Nie, dostałem smoku nowy, zupełnie, nie musiałem czekać na naprawę. Bardzo porządna firma. I w ogóle dobry sprzęt mają. Tak po ludzku chyba zagram wieża B1. A co tam? Niech będzie. Grozi wzięcie pionka. Już nie grozi. No i taka pozycyjka, co? Roszady zrobimy. Ciekawy jestem, gdzie czarny będzie chciał grać. Tutaj? Dobra, zagramy. 4 może być ryzykowne nieco. Dobra, zagramy. Bronię skoczkiem. Przestawić się muszę królem za chwilę. Pewnie goniec D6. Albo nawet i tak. Już mnie chcą atakować. No tak, osłabiłem sobie, to mnie atakują. Król G2. Goniec D6, wieża
G1, on bije, bije, bije. No dobra, bij na G3. O, tutaj on miał ucieczkę. Możesz bić na G3. Nie boimy się takiego bicia. Przyjmujemy ofiary. Na pewno myśli nad zbiciem na G3. Bez dwóch zdań. Niech się rzuca. Nie chce się rzucić. No to tutaj pułapeczki również istnieją. Tutaj chce zagrać. Prawda? Ja tu nic nie widzę. Czy ja się mylę? Nie wiem. No się oczywiście chcę na G3 coś takiego wybić, ale według mnie ja się bronię. Hetman G3, król F1, wybije, skoczek wybije, no tu pionka weźmie. Trochę pionów pozbiera, ale ta figura to jest zawsze figura. No szacha da, oczywiście. No to teraz po prostu tak. I chyba jest wspaniale, co? Moi widzowie, chyba tak. Bo ani szacha nie może dać teraz nigdzie. A tu hetman już się łączy z wieżą. No i po ptokach, jak to powiadają. Jeszcze nie do końca, zobaczcie. Jeszcze walczy. Okej, to tak. No dobra. Okej, okay, no dobra, bronimy pionka. Rzuca się, no jasne. Słusznie. A, rzucimy się w sumie, co tam. Niech będzie. Będę miał przynajmniej aktywne figury. Czatu brak na kołówkach. Jakoś dam radę. A Kacprze, powiedz mi, tym rowerem to jeździsz ile dni z rzędu codziennie, bo to też jest istotne, bo ta regularność jest bardzo istotna. No pozycja jest przegrana. Na bank. Nie dajemy szans przeciwnikowi. Mogłem sobie nawet to olać. Takie pułapeczki jeszcze widzę. Ale rower super jest, wiesz, znaczy ja też lubię i biegać i chodzić, ale jednak rower jest fantastyczny ze względu na stawy. Jak ktoś no, trochę więcej waży, to na pewno rower na początek jest super, żeby kondycji nabrać, bo nie zepsuje sobie stawów. No tak uważam. Ja lubię jeździć rowerem. No, kalorie to jest sprawa, taka przyjemność. Po lesie szczególnie, większe trasy, więcej sobie widoków ogarniesz, niż biegnąc na przykład 10 km. No dobra, mamy punkcik. 4,5 na 8. Oby ten finish był lepszy niż początek. Może tędy to jakoś pójdzie. Na jakim rowerze? Wiesz co, w tamtym roku sobie kupiliśmy rowery z żoną. Ojejku, o, jaka firma, to jest ciężka sprawa, ale dobry rower, taki i na szosę, i na las, coś pomiędzy. Na takich w miarę cienkich oponach, nie jest to kolażówka, ale też nie jest jakiś tam kosmos. Nie powiem, nie pamiętam, przepraszam, nie pamiętam. Ja do takich rzeczy nie zwracam uwagi po prostu na takie rzeczy za bardzo, czym jeżdżę. Ważne, że tam... Że tam to jeździ i jest i służy.
Kapitan rower. Nie, no bo Kacper spacerował bardzo dużo, przerzucił się teraz na rower. Kapitan spacer, teraz kapitan rower. No tak, masz rację, Smok. No, do widzenia, tata Juli, cześć, trzymaj się. No, codziennie po 42 km to jest mega, no. To szacun, szacun. Poczekaj, Kacprze, ty napisałeś mi ile już jeździsz. Teraz mam 2 dni przerwy, bo pada i ile jeździłeś? Ale codziennie, dobra, ale powiedz mi, ile dni z rzędu jeździłeś? Witam cię, ten tak, tata Kazika, witam cię serdecznie. No, widzicie, ja uważam, że trzeba grać do końca turnieju. Ja wiem, że jak nie idzie, to nie idzie, ale uważam, że turnieje trzeba grać do końca. Czy są tu jacyś nowi widzowie? Bo jeszcze bym was nieco wykorzystał do reklamy. Co wy na to? Tutaj udostępniam, moi drodzy. Wklejam link do. Dajcie subka jeszcze raz, jak ktoś jeszcze nie dał. Będzie mi miło i nie tylko mi. A współtwórczyniom, że tak powiem. O, akurat na słuchawki Kacprze możesz sobie wrzucić muzykę na różny nastrój. Albo do snu. Z góry dzięki za subki. A, to dopiero początek, ale każdy sub się liczy. Dzięki wielkie, dzięki. Już się widzę, pojawiają. Fajnie. I sorry za ten spam. Ale już więcej nie będę dzisiaj. Wiem, Smoku, wiem, że dałeś. Dzięki za subka. Tutaj też drugi kanał udostępniłem z taką inną muzyczką. W zależności od nastroju, jak masz ochotę. Pierwszy kanał nazywa się Music Box Good Dream, a drugi Suit Your Mood. W maju zrobiłeś 427 km, czyli 10 dni można liczyć, albo 20. Szacun, szacun, naprawdę. No, Kacprze, no, kurczę blade, naprawdę podziwiam, zawziąłeś się, już to długo trwa, bardzo dobrze. Bardzo fajnie. Też dałeś, dzięki Smoku, dzięki serdeczne. Co lepsze, szosówka czy góral? I słyszałem, że no wiadomo, jak chcesz po szosie jeździć, no to nie góral, ale szosówki podobno są, to śmigają. Nie jeździłem nawet, powiem wam, ale wiem od znajomych, którzy tam triatlon robią lub po prostu jeżdżą, no to jest niebo a ziemia, tak? Na szosę. No tak, to bardzo dobrze, no, bardzo dobrze, Kacprze. Cieszę się. Ja też pracuję nad kondycją, wagą i tak dalej, ale no teraz będę w górach parę dni, to przymierzam się tam troszkę pochodzić też, żeby tej kondycji nabrać, fajne powietrze. Dzięki, Piórku. Dzięki serdeczne za te słupki. Wiecie, nie musicie słuchać tam muzy, ale słupek zostanie. 10 km z przewyższeniem 590. Ła, trzeba mieć kondycję. Góral na szosę, żeby. Ja uważam, że każdy ruch, słuchajcie, jest dobry. Ważne, żeby się ruszać. No a wiadomo, potem sobie szukamy jeszcze udogodnień, nie? To sprzęt lepszy, to coś tam. No wiadomo, takie czasy i jest to fajne, przyjemne, ale ruszać się trzeba. No, weź tnij węgle, jak węgle smakują. Wiadomo, że będziesz na tłuszczach, powiedzmy, to schudniesz. Węglowodany, wiadomo, że dają troszkę więcej tych kilo. Wszystkim przez COVID-a. Ja przez COVID-a akurat trochę biegałem w tamtym roku więcej. I triatlon zrobiłem 3 razy. Znaczy nie pełny, ale jakieś tam zawody sobie odhaczyłem
W tym roku trochę gorzej, ale też coś tam się ruszam. No pasję do właśnie, masz rację, smoku. Pasję do jakiegoś tam ruchu. I jak się ma do tego pasję, to nie musisz tego pilnować, robisz to z przyjemnością, a efekty idą same. No właśnie o to chodzi. A grając w turnieju szachowym również palisz, jasne, że tak. Ale to właśnie trzeba połączyć ze spacerkiem. Tutaj świętej pamięci trener Zbigniew Szymczak kiedyś, jak jeździł na turnieje, czy z juniorami, czy samemu, zawsze dużo spacerował. I to nie były spacery po 10 km, tylko po 30. To był kozak. On tam po śniadaniu zawsze wychodził. No a jak z juniorami, znaczy my jako juniorzy, on był trenerem, no to my po śniadaniu szliśmy na spacer, tak jakieś 5 km w zimie, w Krynicy Górskiej pamiętam wtedy. A on mówi: no to wy już wracajcie na rundę, a ja sobie pochodzę. I tak wiecie, od 9 do 15 sobie chodził. Na obiad przyszedł dopiero. Tak codziennie. 9 dni. A w ogóle deszcz, nie deszcz, ja to powiem wam, im gorsza pogoda, tym bardziej mi się chce wyjść. Wiem, że to dziwne, ale mi to nie przeszkadza. Bo tak wszyscy, jak świeci słońce, to wszyscy wychodzą na ten ruch, nie? A weź wyjdź wtedy, kiedy mało ludzi jest, albo po prostu wbrew sobie trochę, jak pogoda jest trochę gorsza. Ale każda pora jest dobra. Chęci są ważne. Brak deszczu. Aha. No, spoko. Jak ty tyle robisz codziennie, to i tak dobrze. Możesz sobie trochę odpocząć, zregenerować się. My tu gramy w szachy, zobaczcie, i o sporcie gadamy. Ale to jest ważne. Kondycja w szachach jest piekielnie istotna. Piekielnie istotna. Fajnie. Już sobie czasem można też pogadać i o nie szachach. Jak nie lubisz? Regeneracja jest potrzebna. Bardzo. Bez tego sobie krzywdę można zrobić. Też kiedyś myślałem, że jestem niezniszczalny. Nieco się myliłem i jak zacząłem sobie kiedyś mocno biegać, też nie wiedziałem, jak to zrobić, żeby tam zaczynać od 2 km spokojnie czy coś. To ja od razu dziesiątki robiłem. I tak przez 3 miesiące robiłem, a potem, może nie kontuzja, ale tak mnie bolały piszczele, że tylko co wyszedłem biegać, to nie mogłem. I przez prawie rok nie mogłem biegać, słuchajcie, aż mi się tam jakoś to samo nie zregenerowało. A teraz już troszkę mądrzejszy jestem w tych sprawach. Na pewno powoli, rozgrzewkowo. Szachy podróżne nie mam. Na spacer nie mam takich szachów, niestety. W Janowie Lubelskim, smoku, kiedyś byłem na turnieju jako dziecko. Janowo Lubelskie to tam, gdzie jest stadnina koni, dobrze kojarzę. Kiedyś taki świetny turniej dla juniorów zrobili, ale po prostu cudowny. Ja pamiętam go jak przez mgłę, jednak, a miałem 12 lat, może 13. Ale fantastyczny, dużo zagranicznych. A, Janów Podlaski, sorry. Janów Lubelski. A, dobra, tych Janów, to dużo tych Janów jest. Okej. Ale ja byłem w Podlaskim chyba faktycznie. A, już nie pamiętam, dobra. Dawne dzieje. No tak, a w Suwałkach jest fajny turniej od 27 lipca w tamtych rejonach. Bardzo fajny turniej, dużo grup, na świetnym poziomie jest zorganizowany. Będziemy chyba planować mieszkać, słuchajcie, kilka kilometrów od Suwałk. To jest miejscowość nad jeziorem. Poczekajcie, niech ja sobie przypomnę. W folwarku, dobrze kojarzę? Znacie tam folwark jakiś nad jeziorem? Czy to dwuczłonowa jest nazwa? Nie pamiętam dokładnie. Folwark, folwark. Nie zwierzęcy oczywiście. Cześć Piotrusiu. O dobra, mamy zawodnika. Lecimy. No i co jest? Mój przeciwnik jeszcze nie zrobił ruchu, a pół minuty już mija.
Dobra. Lecimy. Stary folwark. Tak. To jest ta miejscowość. By się chciał zagrać, będzie to trudne. Chociaż tutaj wstawię gońca aktywnie. No będę chciał tak. Tutaj sobie wstawię chyba wieżę na jeden i spróbuję tak zagrać. Sprytnie. Sprytnie. F3 trzeba było wcześniej. Nie mogłem? Nie mogłem. F5 zagra. E4 muszę. Aha, poczekajcie, bo tu pionek wisi. Muszę bronić. Tu wjedzie skoczek. Sprytnie wjedzie skoczek. G3 i tak. No F5 będzie musiał w końcu walnąć. Ja mam jakieś A4 za nadrzu. A zaraz, no jak F5 to i tak chyba gram tu. No tak. F5 bicie. Trzeba grać E4, nie ma wyjścia. Jak nie zagram E4, to nic nie uzyskam. Okej. Okay. Powrót. No, muszę parę piona bronić. Niestety. Tu jest wolny goniec, tam coś, jakaś aktywność. Nie wiem, o co chodzi z tym ruchem. Aha, hetman E6 chyba chce zagrać. Tak, zagrajmy. No i król ma niestety problemy małe. Spróbujemy tak wymienić hetmany. Czy ten pionek mi ucieknie? Nie wiem, wieża E3. No właśnie, tutaj ten pionek jest też wolny. Ciężko powiedzieć. Chyba czarny lepszy. Muszę tak grać. Wracam, tu chcę atakować. Aha, wieża da szacha, ja pójdę królem. Aktywność króla będzie też istotna. I co? Wymieni? Nie przewidziałem w sumie, że on może wymienić. I... Znaczy, przewidziałem to tylko... Aha, zaraz, tu jest 1-1, spoko. To takie bicie chyba jest bezpieczne w miarę. C2? C3 pewnie liczy. To wieża A2, tu.
Chyba źle zagrał. Chyba bardzo źle zagrał. Król się aktywnie tu bronię. Do góry lecimy. No szacha damy. Pionek do wzięcia. Czy pionem idziemy? Pionem. Chwila. Dobra. Co? Mamy go. Mamy go, moi drodzy. Pozycja nie była najlepsza dla mnie. Na pewno, ale punkty są. Ok. A zobaczcie, według oceny silnika nie najgorzej. A jednak czarne lepsze. Czarne lepsze, ale mamy to faktycznie. No to był ważny punkt. Jeszcze dwie partie, a już 5,5 punkta. Punktu. Tutaj gorzej, gorsza na pewno końcówka dla białych. A jednak nie tak najgorzej. Ten goniec. Przepraszam, w miarę ok. Goniec A7, tak. Remisówkę nawet pokazuje. Spoko. Czy teraz C3 było dobre? Było C3 dobre. Nawet bicie dawało remis oczywiście. No, ale chciał wygrać. No to tutaj to już złapałem wiatr w żagle. Król aktywny. Pionek uciekający. Goniec silny. Skoczek beznadziejny na gońca. Szaszek tutaj. No i D6. Dobrze, dobrze. Nie ma czasu tutaj na bicie pionków na G7. No teraz tak, oczywiście. Tak. Co? Skoczek F6? Żartujecie i remis? Ale jaja. Skoczek F6. Coś takiego. A to są strasznie trudne ruchy. Strasznie trudne. W ogóle nie przewidziałem. Tutaj, w tej pozycji jest wygrana. W tej pozycji jest remis według silnika. Masakra. No nic, no ale zagrał inaczej na moje szczęście. No i koniec partii. Mat w 16. Widać mata w 16? Pewnie widać. Dobra, mamy to. Mamy punkcik. Czekamy na kolejnego zawodnika. Jak tu tabelka się kształtuje? 8,5. Okej. Okay. Dobra. Co nas czołówka interesuje? My mamy 5,5 i gramy dalej. Dobrze jest. Teraz jakby się udało wygrać partię, byłoby 6,5, to wiecie, ostatnia runda już by była taka bardzo emocjonująca. Mogłaby być, zobaczymy. A nie ma co zakładać. Dobrze jest, 5,5. Początek słaby, ale później teraz wychodzi lepiej. Dobra. Jak tam nasi streamerzy polscy, ktoś coś widział, jak tam im idzie? Turniej w Poroninie. Nie wiem, czy będą transmisyjne deski. Nie mam pojęcia. Jeżeli będą transmisyjne, to będzie transmisja live oczywiście. Ja później skrobnę posta. Znaczy później, no będzie post na Facebooku z odnośnikiem do turnieju, do wyników. Arcymistrz, moi drodzy. Arcymistrz. No to gramy. D4. Gramy na arcymistrza królewsko-indyjską. Z G3. Ok. My robiliśmy warianty z juniorami ostatnio. Zagramy tak. Zagramy tak. I tak. Dobra. Dobra.
Może kulturalne E5. C5 mi się podoba. Tutaj? Chyba skoczkiem, żeby mieć na D4 placówkę. To się wydaje dobre. To niby słaby pionek jest, ale tak się chyba grywa. Gdybym zbił pionkiem, to C5 bym dostał. No tak, spróbujemy jakoś tam skrobać. Aha, tu już goniec może wejść, dobra. Tak, muszę. Skoczek też na D4 ma placówkę fajną. Oczywiście jak zagram tak, to mu się otworzy goniec. Trzeba też na to uważać. Zaraz, co ja zrobiłem? Tutaj goniec wejdzie na A3. Znaczy tak, tego pionka ja w zasadzie mogę też oddać chyba. Nie wiem, czy to jest dobre. Raczej nie, ale... Tutaj, tutaj, tutaj. O. Z powrotem tak grać. No dobra, zagram z powrotem, bo nie wiem jak bronić. Tak, muszę zagrać, muszę. Skoczkiem wjadę za chwilę. Może tak? Jedziemy skoczkiem. Co to? Nie mogę tutaj zagrać. No dobra, wieża. Jak zbiję, to z dwoje pionki. Skoczka potem będę tam próbował przerzucać. Tu podstawiłem. Może nieco świadomie, podświadomie, nieświadomie. Ale podstawiłem. Bez dwóch zdań. No właśnie. Rety tu jeszcze wisi. No tak muszę zagrać. Jak zbiję, to zbiję tutaj. Dobra. Co? Tak po prostu pograł. Może to i dobre dla niego, tu mi wisi. Ale mnie ciśnie. Słabo pograłem. Bardzo słabo. Nie ma jak się rozwiązywać w tej sytuacji. Pasywnie trzeba. Ojejku, ale mnie po prostu przeciwnik rozłożył, no. Rozłożył mnie na łopatki.
Ciężka sprawa, ciężka sprawa. Bardzo ciężka. Ale by było, jakbym tam mi się udało zagrać. Kurczę, dobrze zagrał, muszę przyznać. Kontrę łapię. Mamy to. Totalny wór w partii. Aja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 j
No, po prostu masakra. Ale jakże to był cenny punkt w przedostatniej rundzie. Dzięki, smoku, dzięki za udostępnienie. Masakra, nie? Jejku, ale to się potoczyło. Już jest 6,5 punktu, jeszcze jedna runda. No, wiecie co to znaczy, że jest bardzo duża szansa na pobicie rekordu. Po takiej trochę fatalnej grze. No ale dobra, rekordu jeszcze nie ma, ale i tak jest 6,5. Ajajajajaj, cóż za emocje w tej partii, ale kontra poszła. Orety. Tam był totalny wór, ja nawet nie patrzę. Tam był wór, dobra. Masakra, ale się działo. No a w takich turniejach to wiadomo, punkty ważniejsze, nie? Ale to też tam się porobiło w partii. Ale wiecie co, zobaczę, jak mam jeszcze chwilę czasu w tej królewsko-indyjskiej, gdzie ja tam błąd popełniłem. Tu na razie jest wszystko w porządku. Koń E1, skoczek A5 też się gra, ja widziałem taki ruch. Nawet go analizowaliśmy, a jednak mnie podkusiło, tak. No to jest chyba gorsza wersja. C5, i teraz po biciu. F4 dobre w ogóle. Od razu, bo tu naciska. Zbicie i skoczkiem. Zobaczcie, zbiłem skoczkiem. Jednak dobrze wyczułem, że tu skoczkiem trzeba. Tylko potem oczywiście trzeba jeszcze zagrać dobrze. A6 dobre, A4 dobre. Wieża E8, goniec E6. H3. Skoczek tu chyba nie za bardzo. No i skoczek wrócił. A szachuś, nie najgorzej grasz w te szachy. Wiem, że może nie jest jakaś super poza, ale... Te ruchy są w miarę, nie? A tu wiesz, po król H2 Jarku by i tak bronił na H3. Więc to mogłaby być strata tempa. Ale zawsze jakiś plan, oczywiście. Skoczek, dobra, tutaj. Tam gdzieś się sypnęło. Trzeba było bić. Trzeba było zbić. Czyli tu i zagrać hetmanem na B6. No tak, a potem się tu przerzucam. Wstawiam sobie pionka na A5. I normalna gierka. Tak poszło chyba gorzej dla mnie. No właśnie, widać, silnik się też z tym zgadza. Tak, ja wiem wcześniej. Wiem, że wcześniej. B5, taki ruch widziałem. Przechodził przez myśl. Ale tutaj wolałem pionka oddać na D6. No i się sypnęło. Ważny pionek się teraz okazuje, bo tutaj te działka poszły do przodu. Jeju, z takiego wora wyleźć. I to jeszcze z GM-em, słuchajcie. Z kim ja grałem? Aleksandrem Rustemow. Sprawdźcie mi go, proszę. Kto mi go sprawdzi? Jaki on miał elo? Dobra. Gramy kolejną rundę. Ostatnią zresztą. Leonid. Nie jest to arcymistrz, ale 2700 mówi samo za siebie. Jedziemy. 2500 ponad miał. Spoko. O, 2550 nawet. No, przeciwnik gra królewsko-indyjską, bardzo sprytnie, goniec G4. Okej. No dobra, B5 pewnie zagrał, okej.
Tu się mogę powiedzieć, zgadzamy się na to, no bijemy te pionki. Aha, on tu mi zbija, tak po prostu. Tak po prostu. A3 nie wpuścimy go na B4. Tu chce mi wymienić. Z powrotem pewnie na A6 zagra. Dobra. To już, tak już grali. Czyli czarne dostały dobrą grę. Skoczek B6 tutaj będzie chciał kopnąć. Albo nawet tak. Kurczę, to nie ma żadnej kontry. Tak, spróbujmy. F6 zagra. Walnął mi tutaj tego gońca. Szybko gra. Szybko i dobrze. Chodzi o to, że jak tu zbiję, to ja mam skoczek C7. Jeszcze nie może zbić. Straszmy gościa tutaj na tym związaniu. Zawsze tego piona mogę uszknąć i próbować nie przegrać. Dobra. Cóż mi pozostaje? Pozostaje mi taki ruch jeszcze, bo teraz gońca mogę tu przerzucić. To by było dobre już. A jak zbiję, to straci tego bardzo ważnego gońca. Hetmanem zbije i tam potem będzie wisiało. Będzie to wyglądało dobrze. Dobra, Krzysztof, nie spinaj się tylko, nie spinaj się. Czuję, że odzyskujesz wiatr w żagle w tej pozycji. Tu mi chce wskoczyć. Niech skakuje. No to go. Na skoczka. I chyba go wezmę. Chyba czysty pion będzie, bez żadnej kontry dla przeciwnika. Tak mi się wydaje, że tu już grozi. Goniec tutaj się świetnie znalazł teraz z tym pionkiem. Bardzo dobry łącznik. Czas się wyrównuje. Wygląda to dobrze. Wygląda to dobrze, tylko nie zrób głupoty, Krzysztof. Spoko. Rozegrałeś już tysiące partii. Dobra, tutaj. No bić trzeba. Okej, mogę tam nawet zagrać. Końcem na E3, a potem tu odbić. Też będzie dobrze. Czy muszę tak długo myśleć? Koniec E3. Solidniejsze wydaje mi się, bo zaraz tu wezmę. Obiorę. Wymienił, ok. Idziemy na gościa. Skoczek D3 jest czysty. Ile ja mam czasu?
Co tu spróbujemy zrobić? Spróbujemy wymienić jedną wieżę. G3 chyba i król G2 jeszcze mogę spokojnie zagrać. Tak. Okej. Dobra. To praktyczna decyzja oddania kości jest w miarę dobra. Tu muszę uważać na kwiatki, żeby mi nic się nie stało. No właśnie. Jakiś taki ruch muszę zagrać. O kurczę. Źle, 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 źle. Źle to wygląda. No właśnie, źle to wygląda. Aj, sypnie mi się pionek. Szach. Pionka mi bierze. Dlaczego tego nie widzę? Słabo. Oddałem dwa piony. Ta pozycja w ogóle nie jest wygrana dla białych. Mogę to tylko przegrać. Wezmę tego skoczka. Skoczek jest bardzo upierdliwy. Jejku, jak ja gram to. Niewiarygodne. Ma tak bezpieczną pozycję. Masakra. Ale dałem się porobić, słuchajcie, jak dziecko. O, szkoda, totalnie wygrana. Totalnie wygrana. Ojejku. Jeszcze tutaj. Trudno. Trudno. Nie tym razem, moi drodzy. No nie tym razem było bardzo blisko. Ale zobaczcie, pozycja była rewelacyjna. Rewelacyjna w pewnym momencie. Rewelacyjna. Szkoda. Szkoda. Szkoda, nie? Pozamiatał mnie. Ta pozycja. No ta pozycja jest, no wygrana, widzicie, plus 2,5, nie? Plus 2,5. Tylko kwestia dociśnięcia. No, rozegrałem najgorzej jak mogłem. Goniec D4 tutaj nawet. Najbezpieczniej może faktycznie. Zacząłem kombinować niepotrzebnie. No nie wiem, czy na czas można było wygrywać. To się tak łatwo oczywiście mówi. Szkoda, nie? Ale to jest, widzicie, w przyrodzie nic nie ginie. Tam z arcymistrzem powinienem wtopić. Tutaj wyszło jak wyszło. No tutaj troszeczkę te ruchy takie były. No były jak były. G3, tak. No dalej dobrze jest tutaj. Trzeba było coś. On tu w ogóle poświęcił ładnie. I co ja tu zagrałem? F3, on tu. I gdzie ja zagrałem źle? Wieżą. Jak ja mogłem lepiej zagrać? On tu bierze pionka. Tu nie mogę, bo tutaj. Gdzie ja tu wygrywam? Ha! Tak po prostu mogłem zagrać. Dlaczego ja nie widziałem tego ruchu? Niech ktoś mi powie, dlaczego ja tego ruchu nie widziałem? Masakra. Jakbym zagrał wieża C3, bym nie oddał pionów, to bym no nie przegrał na pewno. Znaczy, nigdy nie wiadomo, ale no popłynąłem. Nadal biały trochę lepszy, wiadomo, ale to już psychicznie mnie gość rozwalił. Nie no, to czarny to raczej okej, okay, jest tu. Podstawiłem piona kolejnego, tak? Zresztą widzieliście. Trudno, trudno, 6,5. No było blisko, było blisko, było blisko.